Hej na wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox, a to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF. Więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od jak być ciastkiem? Dlaczego we FNAF Location na koniec Springtrap mówi, że odnajdzie swojego ojca? To kto wreszcie jest Springtrapem? W Springtrapie siedzi William Afton, czyli właśnie morderca, i sam Scott nam to potwierdził. I to nie Springtrap mówi, że odnajdzie swojego ojca, tylko jego własny syn, który właśnie nie znajduje się w Springtrapie. Kolejne pytanie od Julii. Hej Blayfox, dlaczego w Ultimate Custom Night na tablicy ze wszystkimi animatronikami jest Ennard, jeśli w poprzednich filmach mówiłeś, że Modern Freddy to właśnie on, tylko w innej masce. Nie wiem ile razy może się powtarzać, ale w Ultimate Custom Night może występować kilka rodzajów animatroników, które symbolizują tego samego jednego animatronika. Tak jak możemy zobaczyć, że występują w Ultimate Custom Night dwa Springtrapy, tak samo Modern Freddy i Ennard są tym samym animatronikiem, ale w tej części gry występują jako dwa osobne animatroniki. Nawet Baby ma swoje dwie odmiany. Tą normalną, Circus Baby i Scrap Baby. Kolejne pytanie od Arka. Dlaczego marynetka to śpi podczas pozytywki i musi być zamknięta w pudełku? Marynetka nie śpi w pudełku i dlatego nakręcamy pozytywkę, bo gdy ją właśnie nie nakręcamy, to w pewnym momencie pudełko się otwiera i marynetka może sobie spokojnie z niego wyjść i pójść w naszym kierunku. A kiedy ją nakręcamy, marynetka nie ma możliwości wyjścia ze swojego tak zwanego więzienia. Kolejne pytanie od Mr. FNAF. Blayfox, czemu w prawdziwym zakończeniu we FNAF 3 maski są nieświecące? Pozdrawiam. Ja też się pozdrawiam. Jedynie gdzie mamy prawdziwy i fałszywy ending, to jest FNAF z Location, a we FNAF 3 jest dobre i złe zakończenie. Odrzędne dusze z animatroników odchodzą, tak jak jest to pokazane w dobrym zakończeniu. I to jest prawidłowe zakończenie tej części gry wedle fabuły FNAFa. Kolejne pytanie od Apple Cole. Co się stało z Minierinami i Bidi Babami z This Location, jak Ennard przejął nasze ciało? Pozdrawiam. Już wcześniej chyba odpowiadałem na to pytanie, ale jeszcze raz powtórzę. Prawdopodobnie te zestawy animatroników zostały zdeaktywowane i pozostały w lokalizacji głęboko pod ziemią. I nigdy prawdopodobnie później nie były już używane. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się już w następnych, więc na zobaczenie się. Cześć!